Czytamy wiersze dzieciom. Chory kotek. Pan kotek był chory i leżał w łóżeczku. I przyszedł pan doktor. Jak się masz, koteczku? Źle bardzo. I łapkę wyciągnął do niego. Wziął za puls pan doktor poważnie chorego i dziwy mu prawi. Zanadto się jadło. Co gorsza, nie myszki, lecz szynki i sadło. Źle bardzo. Gorączka źle bardzo, koteczku. Oj, długo ty długo poleżysz w łóżeczku i nic jeść nie będziesz. Kleiczek i basta. Broń Boże, kiełbaski, słoninki lub ciasta. A myszki nie można? Zapyta koteczek. Lub z ptaszka małego choć parę udeczek? Broń Boże, pijawki i dieta ścisła. Od tego pomyślność w leczeniu zawisła. I leżał koteczek, kiełbaski i kiszki, nietknięte z daleka pachniały mu myszki. Patrzcie, jak złe łakomstwo. Kotek przebrał miarę. Musiał więc nieboraczek srogą ponieść karę. Tak się i z wami, dziateczki, stać może. Od łakomstwa strzeż was Boże. Bardzo dziękuję za odwiedzenie kanału. Polub, skomentuj i zasubskrybuj. Do zobaczenia!